Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że już wszyscy zapowiedzieni goście dotarli. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości, czyli dyrektora Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, pana profesora Piotra Kardeli oraz prezesa Poczty Polskiej, którego dzisiaj reprezentują pan Eugeniusz Reducha, dyrektor regionu sieci w Białymstoku oraz pani Bożena Łoś, dyrektor oddziału Regionalnego Centrum Infrastruktury Poczty Polskiej w Białymstoku, a także pani Barbara Strzemińska-Zdanewicz, która jest koordynatorem regionalnym do spraw filatelistyki Poczty Polskiej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście organizatorzy są tutaj też z nami. Witamy bardzo serdecznie tutaj na ziemi sejneńskiej. Cieszę się, że też mamy gościa, który jest ważny z punktu widzenia Instytutu Pamięci Narodowej. Otóż jest to członek kolegium IPN-u, ale także pasjonat historii. I cieszę się bardzo, że jest z nami pan profesor Sławomir Cęckiewicz, który jest dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego imienia generała broni Kazimierza Sosnkowskiego. Witamy pana bardzo serdecznie. Cieszę się, że na tym naszym spotkaniu, właśnie brawa oczywiście. Dzisiejsze spotkanie tyczy się przede wszystkim odsłonięcia tablicy memoratywnej poświęconej Tadeuszowi Kattelbachowi, oficerowi, politykowi, dziennikarzowi, uczestnikowi walk i współorganizatorowi Powstania Sejneńskiego, którego dzisiaj 102. rocznicę obchodzimy. Powstanie Sejneńskie, które trwało od 22 do 28 sierpnia 1919 roku, było jednym z ważniejszych wydarzeń, które kształtowały proces odnowy i budowy II Rzeczpospolitej Polskiej, a na pewno wpisywały się w taki szlak zwycięskich zmagań o kształt granicy naszego nowo powstającego państwa. Powstanie Sejneńskie jest także niezwykle ważnym, istotnym elementem historii regionalnej, czyli historii tej ziemi. Dlatego na samym wstępie pozwolicie Państwo, że przywitam członków rodzin powstańców sejneńskich, powstańców, którzy tutaj spoczywają na cmentarzu sejneńskim, a właściwie można powiedzieć dwóch cmentarzach sejneńskich, a także którzy znaleźli swoje miejsce w Panteonie na cmentarzu w Suwałkach. Witam bardzo serdecznie rodziny powstańców sejneńskich. To jest dla nas zaszczyt, oczywiście, że Państwo są tutaj z nami. Nie widzę, ale o, widzę już. Witam bardzo serdecznie pana wojewodę podlaskiego Bogdana Paszkowskiego. Witamy pana bardzo serdecznie. Jeżeli mówimy już o ziemi sejneńskiej, to oczywiście witam tutaj mieszkańców i na czele starostę Macieja Plesiewicza, starostę sejneńskiego, burmistrza, oczywiście Sejn, pana Arkadiusza Nowalskiego i mieszkańców Sejn, którzy tutaj z nami przybyli i chcą też świętować tą rocznicę. Cieszę się też oczywiście, że jest z nami ksiądz proboszcz Zbigniew Bzdak. Witamy bardzo serdecznie. Dziękujemy za gościnę. Dziękujemy oczywiście za wspieranie naszych inicjatyw edukacyjnych tutaj i dzielenie się z mieszkańcami Sejna. Dziękujemy oczywiście za to, za przybycie służb mundurowych i witam serdecznie przedstawiciela dowódcy 14 Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach, pana majora Marcina Kownackiego. Witam pana bardzo serdecznie. Dziękujemy oczywiście bardzo za wystawienie warty honorowej przy tablicy. Witam serdecznie oczywiście pana pułkownika Piotra Augustynowicza, który jest przedstawicielem Polskiej Organizacji Wojskowej i tutaj też Państwo widzą, po lewej stronie stoją peowiacy, którzy od 15 sierpnia podążają szlakiem powstańców sejneńskich i ten szlak kończy się 28 sierpnia. Przypomnę tylko, że to jest 9 marsz śladami powstańców sejneńskich. Ogromne brawa za to, że są też z nami. Dziękujemy. Dziękujemy oczywiście Związkowi Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, Okręg Ziemi Sejneńskiej z prezesem Jarosławem Wojciechowiczem tutaj, że też są z nami. Oczywiście też za wystawienie pocztu sztandarowego, a także witam jednocześnie księdza kapelana Władysława Napiórkowskiego, który też jest tutaj dzisiaj z nami.
Witamy serdecznie. Dlatego poproszę, by to uczynili pan dyrektor Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, pan profesor Piotr Kardela. Zapraszam pana dyrektora, panią dyrektor Bożenę Łoś i przedstawiciela Poczty Polskiej, a także pana profesora Sławomira Cęckiewicza i wojewodę podlaskiego. Tak, tutaj proszę podejść do tablicy. Od razu poproszę, żeby pan dyrektor może został tutaj z nami. Przepraszam bardzo, jeszcze zapomniałam o najważniejszej rzeczy, o poświęceniu tablicy oczywiście i poproszę księdza prałata i księdza kapelana o dokonanie poświęcenia tablicy. Szanowni Państwo, historia Sejn jest nam bardzo bliska i bardzo droga. I wszystko, co upamiętnia dążenie naszych Sejn, naszej Sejneńszczyzny do niepodległości, jest nam bardzo bliskie. Pozwólcie Państwo, że podziękuję najpierw wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że jedna z tych ważnych postaci, organizatorów powstania sejneńskiego i tych, którym bardzo zależało na tym, aby wolna Rzeczpospolita i niepodległa mogła także i tutaj być na naszych terenach. Panu Tadeuszowi Patelbachowi ta tablica niech ona upamiętnia, ale też przypomina nam wszystkim, zwłaszcza ludziom młodym, że ta historia bogata i tragiczna jednocześnie, że tworzyli ją ludzie właśnie takiego pokroju jak świętej pamięci pan Tadeusz Katelbach. Dziękując za tę tablicę, mamy okazję, aby dzisiaj, zwłaszcza 23 sierpnia, więc w rocznicę dokładnie 102 powstania sejneńskiego, pomodlić się za osobę Tadeusza Katelbacha, ale także za wszystkich powstańców sejneńskich, za wszystkich, którzy walczyli o wolność i niepodległość tych ziem. Uczyńmy to teraz w naszej wspólnej modlitwie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Panie Boże Wszechmogący, prosimy Cię, pobłogosław tę tablicę, którą upamiętniamy osobę świętej pamięci Tadeusza Katelbacha. Uwielbiamy Cię poprzez tych wszystkich, którzy walczyli o wolność, niepodległość naszej Ojczyzny. Pobłogosław tę tablicę i spraw, aby świętej pamięci Tadeusz Katelbach mógł dostąpić radości królowania razem z Tobą w Ojczyźnie Niebieskiej. Niech Twoja łaska i miłosierdzie sprawią, że wszyscy nasi obrońcy i ci, którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny, dostąpią łaski zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zapłać. Poproszę pana dyrektora Białostockiego Oddziału, pana profesora Piotra Kardele o zabranie głosu. Szanowni Państwo, w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej
tylko w Białymstoku, ale jako całej instytucji. Chciałbym na początek wyrazić swoje zadowolenie i satysfakcję z faktu, iż chcieliście Państwo wziąć udział w organizowanej tu razem z Pocztą Polską, jakby nie patrzeć, KN-owskiej uroczystości. Dziękujemy bardzo, a o głos poproszę panią dyrektor Bożenę Łoś, przedstawiciela Poczty Polskiej. Szanowni Państwo, Poczta Polska z dumą uczestniczy w wydarzeniach, które mają na celu kultywowanie tożsamości patriotycznej i narodowej. Panie profesorze, a o głos poproszę pana wojewodę Bogdana Paszkowskiego i to tak nie wiem, czy... Szanowni Państwo, ja się również cieszę, że mogę uczestniczyć w tej dzisiejszej uroczystości. I powiem takie dwie rzeczy, a mianowicie cieszę się, że my odkrywamy tak lokalnie, że na naszym terenie działały osoby wybitne. Można powiedzieć ważną postacią, ale nie jest tym przywódcą, nie jest osobą, która jest eksponowana tak bardzo mocno. To wynikało też z jego charakteru, pewnie z działalności. Stąd też, mając zawsze świadomość tego, tych naszych zmagań niepodległościowych, również pamiętajmy o takich postaciach bardzo ważnych w naszych działaniach na rzecz niepodległości i jej utrzymania. Taki jak był Tadeusz Katelba, który wiele bardzo ważnych funkcji odegrał. Tutaj też nie wspomniano, że przecież był takim łącznikiem w tym, co jest też dla nas ważne, a mianowicie w tych dobrosąsiedzkich kontaktach z Litwą, bo takie misje miał też do wykonania wtedy, kiedy w latach 30. czy pod koniec lat 30. Poczty sam przyjmował się dużo wcześniej. Nie mieliśmy kontaktów dyplomatycznych z niepodległą Litwą, natomiast Katelbach to przywrócenie dobrosąsiedzkich stosunków z Litwą też był bardzo mocno zaangażowany. I teraz chcielibyśmy się tym rodzinom, tych powstańców, którzy już do rejestru zostali wpisani, te tabliczki wręczyć tutaj właśnie w tym miejscu, korzystając z tej uroczystej chwili. Bardzo oprócz tabliczek chcielibyśmy też przekazać im znicze Instytutu Pamięci Narodowej, które są wyrazem naszej troski o groby weteranów i o tych, którzy uczestniczyli w walce o wolność i niepodległość Polski, i takie specjalne tabliczki, które przygotowaliśmy na tę uroczystość. O wręczenie tych tabliczek bardzo proszę pana dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, pana profesora Piotra Kardele i pana profesora Sławomira Cęckiewicza jako przedstawiciela Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo proszę rodzinę powstańca sejnińskiego Jana Łebkowskiego, numer ewidencyjny 1598, numer wpisu do rejestru grobu weteranów. Bardzo proszę rodzinę weterana powstania sejnińskiego Józefa Ziniewicza, numer wpisu do rejestru 1830. Bardzo proszę o wystąpienie rodziny
weterana powstania sejmińskiego Leonarda Dzienisiewicza. Numer wpisu do rejestru 1608. Bardzo proszę o wystąpienie rodzinę weterana powstania sejmińskiego Romana Wojtyra, numer ewidencyjny 1827. Bardzo proszę o wystąpienie rodziny weterana powstania sejmińskiego Stanisława Kozakiewicza, numer wpisu do rejestru 1624. Bardzo proszę o wystąpienie rodziny weterana powstania sejmińskiego Witolda Romanowskiego, numer wpisu do rejestru 1864. Witolda Romanowskiego. Tak jest. Bardzo proszę o wystąpienie rodziny weterana powstania sejmińskiego Stanisława Juszkiewicza, numer wpisu do rejestru 1855. Bardzo proszę o wystąpienie rodziny weterana powstania sejmińskiego Feliksa Kalwejta, numer wpisu do rejestru 2083. Bardzo prosimy o wystąpienie rodziny weterana powstania sejmińskiego Wacława Bykasa, numer ewidencji wpisu do rejestru 2266. Wśród osób wpisanych do rejestru, które na swój wieczny spoczynek położyły swoje kości tutaj na cmentarzach sejmieńskich, są też weterani powstania styczniowego. Proszę o wystąpienie rodziny Franciszka Korsakowskiego, powstańca styczniowego, numer wpisu do ewidencji 1562. Rodziny weterana powstania styczniowego Witolda Helmana, numer wpisu do ewidencji 2010.
to już wszyscy weterani, których wpisaliśmy do rejestru, dla których przygotowaliśmy na dzisiaj tabliczki. Jesteśmy wdzięczni za to, że ich rodziny tu przybyły. Jesteśmy wdzięczni też za współpracę sejneńskiego środowiska. Bardzo dziękujemy pani Irenie Kasperowicz-Ruka, z którą się kontaktujemy, której cały czas jesteśmy na bieżąco. Bardzo prosimy też o wystąpienie pani Ireno. Chcieliśmy drobny upominek wręczyć od Instytutu. Bardzo dziękuję. Dzięki pomocy możemy przyspieszyć naszą pracę. Czyli wodnika, robotników mało, więc taka pomoc jest dla nas bardzo istotna. Proszę państwa, na koniec chciałbym tylko taką jeszcze uwagę techniczną dla tych rodzin, którzy będą przyklejać te tabliczki. Nie się przykleja tylko raz. One mają bardzo silny klej, więc proszę bardzo ostrożnie, tak żeby mogły wisieć równo i w godnym miejscu je przyklejać. Liczymy, że coraz więcej grobów weteranów zostanie oznaczonych tymi tabliczkami i znajdzie się w ten sposób pod ochroną państwa polskiego, co jesteśmy winni wszystkim tym, którzy walczyli o naszą niepodległość. Dziękuję bardzo. Tak jak wspomniałam wcześniej, jeszcze mam jeden punkt. Zapraszam prezesa Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, oddział ziemi sejneńskiej, tutaj do nas. To jest taka niespodzianka od pana prezesa. Nie wiem, o co chodzi. Proszę bardzo. Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego, Zarząd Krajowy. Warszawa, 27 października 2020 roku. Uchwała nr 8/10/2020 z dnia 27 października 2020 roku. Setną rocznicę zaślubin Polski z morzem. Setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i Wiktorii Niemeńskiej. Podziękowanie za krzewienie idei i czynów pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego nadaję dyrektorowi oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, panu doktorowi habilitowanemu Piotrowi Kardela, naczelnikowi oddziału Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, pani Urszuli Gierasimu. Nadaję medal stulecia Bitwy Warszawskiej i Cudu nad Wisłą. Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, generał Związku Władysław Stanisław Śliwa. Przepraszam bardzo, trema. A teraz poproszę państwa o ustawienie się do złożenia wieńców. Postaram się tutaj z boku mikrofon zabrać. Utrudnione mamy warunki, ale proponuję główne wieńce na razie tutaj. Takie cięższe wiązanki mogą być na górze. Po uroczystościach po prostu jakoś to wszystko uporządkujemy. Więc proszę o formowanie kolejki do składania wieńców. Tak, właśnie kwiaty składa delegacja Instytutu Pamięci Narodowej na czele z panem dyrektorem habilitowanym Piotrem Kardelą oraz panią naczelnik Biura Edukacji Narodowej Urszulą Gierasimiuk i naczelnikiem Biura Upamiętnień i Walki Męczeństwa doktorem Jarosławem Sabińskim. Kwiaty składa dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, doktor habilitowany pan profesor Sławomir Cyńskiewicz. Teraz bardzo proszę o złożenie kwiatów przez przedstawicieli Poczty Polskiej z panią Rydą na czele. Mm-hmm.
o złożenie kwiatów bardzo proszę pana starostę sejmińskiego, pana Macieja Piesiewicza. Kwiaty składa pan Arkadiusz Nawalski, burmistrz miasta Sejny. Kwiaty składa pan pułkownik Piotr Augustynowicz z Polskiej Organizacji Wojskowej. Teraz zostaje złożony znicz od 14 Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach. I bardzo proszę o złożenie kwiatów przez Związek Piłsudczyków. Jednak pan poczekał. Bardzo dziękujemy.